David, dzisiaj zagramy w gierkę, w której jak znajdziesz skrzynkę, to wygrywasz to, co jest w środku. No, już zbankrutowałeś. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jest ze mną dzisiaj, prawda, żaba Dave. Pozdro, do kogo ty w ogóle mówisz? Ja mówię do widzów, ponieważ w tym momencie jest, prawda, nagrywany odcinek, wiesz? Ale wiesz, że prawdziwy widz to nie jest taki, co tylko ogląda, ale też taki, co stawia i łapkę, i subskrypcję. Więc zastanów się, drogi, telefonem, czy tam komputerem, czy jesteś prawdziwym widzem. Dokładnie. I odpowiedz mi na to pytanie w komentarzach oczywiście, czy jesteś prawdziwym widzem, prawda, moim i prawda, Davika, czy też jesteś widzem. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, zanim przejdziemy do meritum, że tak to ujmę, to możecie wbić na nasze Instagramy, oczywiście link do mojego Instagrama jest w opisie, tam jak wejdziecie sobie na najnowsze zdjęcie, no to tam jest to znaczone. Daveson, więc tam możecie, prawda, wejść i zobaczyć prawda, przystojniaka Davika, jak on tam sobie prowadzi swojego Instagrama, więc wbijajcie na nasze Instagramy. Jakby kogoś interesowały nazwy, no to Dawid Podłoga Kochanek to Dave'a i mój Szczypson przez 2N na końcu. Zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ogólnie to chciałbym jeszcze zanim cokolwiek zaczniemy robić, pogratulować tym spostrzegawczym, którzy pod wczorajszym odcinkiem pisali komentarze, że ej, zauważyłem, że nazwa kanału zmieniła się ze Szczypson Games na Szczypson i że zmieniłem kanał mojego poprzedniego kanału z Szczypson na Filip Szczypka, więc gratuluję wszystkim spostrzegawczym, którzy prawda widzą takie niuanse. Na szybko wytłumaczę, dlaczego tak zrobiłem. Zrobiłem tak dlatego, że po prostu uznałem, że to będzie najlepsze rozwiązanie, jakie mogę zrobić, ponieważ na tamtym kanale już nie nagrywam, a tutaj też bez sensu, żeby było Szczypson Games, skoro pojawia się tylko i wyłącznie Minecraft, więc uznałem, że zmienię ten nazwę kanału na Szczypson. Wszystkim gratuluję, którzy to zauważyli, jesteście naprawdę mega spostrzegawczy, jesteście naprawdę prawdziwymi fanami. Dodatkowo możecie wbić na ChefShopa, tam możecie sobie kupić, prawda, etui, kupić koszuleczkę, kupić sobie co tam tylko chcecie. Zachęcam bardzo serdecznie. Dobra, Daveson, uwaga. Omawiając na szybko zasady dzisiejszego odcinka. Ja mam przygotowane troszkę rzeczy w ekwipunku, które będę ci wkładał, prawda, w skrzynki. Swoją drogą nie mam skrzynki, więc to jest w sumie minus taki dosyć spory, ale o, masz skrzyneczkę, możesz mi jakby zapożyczyć jedną. Masz, ale masz drugą dla siebie? Tak, dobrze. To jak masz drugą dla siebie, to jest najważniejsze. I ogólnie tak, chowamy gdzieś skrzynkę i jak ją znajdziesz, to wygrywasz zawartość. Oczywiście dajmy sobie coś takiego, że zaraz przede wszystkim, a możesz, prawda, patrz, ja bym się położył i po 50% serwera śpi. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że... O, patrz, zadziałało. Dobra, w każdym razie, co jest najważniejsze, to to, że mamy ograniczony czas na znalezienie skrzynki, co daje tak, ja się chowam, na przykład mój domek, załóżmy, że mój domek, ja w tym miejscu, tak staję tutaj i patrzę się w podłogę. I ty w tym czasie masz 30 sekund na to, żeby schować skrzynkę gdzieś na palionowej i tam do niej włożyć jakąś rzecz i wrócić do mnie. Po 30 sekundach ja zaczynam szukać tej skrzynki i mam na znalezienie skrzynki jakoś tak minutę, półtorej, coś tak mniej więcej w tych granicach. Oczywiście będziemy to tak na oko brać, no bo nie będziemy tu ze stoperem stali, ale wiesz o co chodzi, dobra? Tak, w sumie jeżeli wszyscy wiedzą o co chodzi, to ja proponuję, żebyśmy zagrali w miecz Kill of Siekiera. Kto zaczyna? Dobra. Jesteś gotów? Dobrze, jestem gotów. Dobrze, to 3, 4. Dobrze, wygrałeś, więc więc skoro ty wygrałeś, to ja pierwszy szukam. Więc dobra. Nie pytajcie, jak ja to obliczyłem. Ale z twojego domku, tak? Tak, ja daję ci 30 sekund, patrzę na licznik i jak będzie 30 sekund, to zaczynam, prawda, szukać. W czasie, kiedy ja jednak tutaj czekam i jednak nic takiego specjalnego nie robię, chciałem was zaprosić też na plusa, mimo że tam się nic nie dzieje. To chciałbym tam zacząć robić jakieś, prawda, live'y i inne takie, więc jak będę miał tylko czas, to tam zacznę robić i ogólnie ciągle myślę nad tym plusem, więc jeżeli coś tam zacznę robić, to zacznę robić, ale myślę, że warto tam być, bo tam już są jakieś odcinki i obiecuję, że postaram się tam raz na jakiś czas mimo wszystko i tak wrzucić filmik, mimo tego, że nie jestem tam regularny tak jak tu, ale no dobra, minęło 30 sekund, czyli schowałeś gdzieś skrzynkę. Okej, ja wiesz, to ja sprawdzę tu, chociaż tu jest dobra zamknięte, więc tam na pewno nie byłeś, chociaż jest dobra, jest rozwalona szyba, więc w sumie to sprawdzę jednak, czy tutaj jednak tutaj czegoś nie było zostawione, dobra, jednak nie. Szukamy skrzynki, ja czuję, że ty ją zostawiłeś na jakimś widoku, po prostu na przykład, nie wiem, tu gdzieś koło mnie i ja jestem jakiś tutaj, to by było śmieszne akurat, jakbyś koło mnie skrzynkę zostawił. Wiesz co, ja nie wiem, gdzie ty ją zostawiłeś, ale kurczę, myślałem, że to będzie łatwiejsze, jak tak sobie myślałem o tym, to mówię, nie no easy, przecież skrzynka, co tam skrzynka. Ty, ale ona jest jakoś tak schowana mega dobrze, czy jakoś tak kurczę, że ci powiem, że mogę... Jak? Bardzo dobrze jest schowana ta skrzynka. Aha, dobrze, dobrze.
Może być ciężko. Ej, ale to powiedz szczerze, o, tu jest pułapka walnięta pod ten, pod komisariatem. Naprawdę? Na policję? No, patrz, kurczę. A, haha, dobra. Dobra, rozbroiłem tą pułapkę. Ja nawet chyba wiem, kto to zrobił. Dobra, czekaj, bo muszę tutaj to zamurować. Dobra, nie wiem, gdzie jest ta skrzynka. Nie, najgorzej, straciłem czas na to, żeby to rozbroić, żeby tego tam nie wysadziło. Podpowiedź? No. Jaka podpowiedź? Bo nie słyszałem. Domek. Domek? Domek. A, dobrze, to sprawdzę twój domek, bo stałem koło mojego, więc wątpię, żeby to tam było. Tylko tu... Ja już się więcej nie odzywam. Dobrze, no nie, no tutaj ten domek to nie jest. Tutaj też nie ma nic, dobra, czyli to... Dobra, ej, może dach. Albo nie, domek villagerów może. O kurczę, tu jest, to byłby ciekawa sytuacja. O kurczę, no nie, tu są skrzynki, ale puste, to nie te skrzynki. Ale domek, no nie wiem, może chodzi o mój. Nie wiem, czy mi czas już nie minął, bo ja w sumie długo trochę tego szukam. No trochę ci to już zajęło, jak mam 4, dalej, jeszcze 5 sekund. 5, 4, nie, 3. No dobra, nie wiem, bo... No nie wiem. Okay. To powiedz mi, gdzie ta skrzynka została ukryta? Oj, Bulson, zapraszam. Nie, naprawdę. Oj, Bulson. Co? Ja jej nie widziałem? Nie, najgorzej. Dobra, co straciłem? Uwaga, nie, diamentowy hełm. A ja nie mam akurat, bo właśnie swoją drogą gdzieś straciłem tom. Jak to się nazywa? Zbroję ostatnio. Dobra, stary, chodź, teraz ty tutaj stajesz i liczysz do 30, ja ci lecę schować skrzyneczkę. Okay. Ja będę bardziej łaskawy. Dobra, ale gdzie ty stoisz? Już stoisz? Tu stań no. I licz na głos do 30 może, no. Jeden. Dobra. Dwa. Trzy. Dobra, cztery, ja mam pomysł na to, żeby tutaj schować się tą tom. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dobra, już, bo już jestem obok ciebie, nie traćmy czasu, więc dawaj, lecisz szukać skrzynki. Dobra, słuchajcie, było chwilowe cięcie, ponieważ musiałem się pożegnać z rodziną, bo właśnie ode mnie wyjeżdżają. Wracamy w każdym razie z powrotem do nagrywania, więc Davik, mam nadzieję, że nie podglądałeś w tym czasie. Leć nie, poszukać. Nie, ale ja. Aha, podglądałeś, to, tak? Nie! Dobra, podglądałeś. Nie, no a i tak z bomby wiedziałeś, tak? Z bomby wiedziałeś, że ale, tutaj to jest, tak? Ale powiem jak było. Ale powiedzieć jak no, było? No. W trakcie, kiedy mówisz, czekaj, Davison, robimy cięcie, to ja wtedy już znalazłem tą skrzynkę. Ale ja... Dobra. Podglądałeś. albo szukałeś w momencie, kiedy ja poszedłem po rodzinę. Nie. Dobra. Dobra, ja się chowam. Stary, robimy jeszcze jedną rundę i drugą. Rozumiesz? W sensie dwie jeszcze. W sensie, że ty jeszcze raz chowasz i ja jeszcze raz schowam. Ale no ja wiem, co zrobię. Dobra, stary, szybko chowaj, ja liczę. Znaczy liczę, no tak patrzę na licznik, bo będę teraz zagadywał ludzi, nie będę kurde ich męczył. Liczeniem, tak to się nazywa. Nie wiem, co mam powiedzieć. No dobra, powiedz, ja kurczę, nie mogę się napatrzeć na ciebie. Już schowałeś? Nie. Kurczę, bo już chcę tam iść. Jeszcze mi zostało 9 sekund ci zostało. 5, 4, 3, 2, 1. I elo. Dobra, spadłeś z kosmosu. Więc nie mam pojęcia, gdzie to może być, ale dobra, lecę. Wiesz co, podpowiedź... Może... Dobra, mam. Dobra, no to jest bez sensu, dobra, no teraz ty podglądałeś. No nie podglądałem, nie podglądałem. Dobra, stary, jednak zrobimy tak, że ta, ja jeszcze raz i jeszcze po jednej, bo to za szybko mi poszło teraz, nie? Jak to tak pójdzie szybko, to drama. Dobra, idź teraz, ty licz. Ja teraz schowam. Ale ja ci od razu podpowiedź jakąś dam, wiesz? Żeby dobrze. To... Chociaż nie, nie dam ci podpowiedzi. Chociaż... Dobra, zobaczymy, czy dam ci podpowiedź. Ja tu już chowam, uwaga. Dobra, ja mam pomysł fajny. Damy... O, ja wiem, co zrobię, tak zrobię, o. Super. Dobra, no... Boję ci, że Zara, możesz lecieć z tym, że... jeszcze nie teraz. Dobra, teraz. Już? Tak, leć już. Szybko ci leć, się leć szukasz, no bo już nie będę ten, szybko to schowałem, więc szybko dawaj, szukaj, zobaczymy, czy ci się uda znaleźć tak szybko. Dobra, ty podglądasz.
A bo dobra, nie podglądasz może jednak. A, czyli gdzieś w tą stronę, dobra. Dobra, dobra, nic nie mówię. Ja swoją drogą byłem w okularach i ściągnąłem je. Na szybko, bo tu się w ogóle wiele pozmieniało, ściągnąłem bluzę też. Dobra, nieważne, gdzie ty jesteś? Tutaj w tym lasku szukam. W jakim lasku? Ale tutaj chyba nic nie ma. A, tu. Ale ja mam wrażenie, że ja przez okno... Nie, to od razu ci powiem, że to nie jest to. Tam ja odkładałem tam mój miecz. To nie jest to. Tak, to nie wszedłbym tutaj jakoś. Jakoś jest dziura, dobra, no. Aha, dobra, czyli jednak nie wierzysz mi, tak? Dobra, dobra. Tak. Okej. Policyjny A. No mówię ci, że tu odkładałem ten miecz. Kurde. Byłem pewny, że to. No dobra, to widzisz. Twoja pewność. Aaaa! Nie, najgorzej. Dobra, o, udało się wyskoczyć. Dobra, no. Dobra, podpowiem ci. No mak, nie? Co mak? Nie, podpowiem ci tak. Jedzenie. No, czyli mak, albo nie. Może być mak. Poczekaj. Nie. Tu też nie. Dobra, stary, daję ci ostatnie 30 sekund. Ale kurde, przecież to nie takie łatwe to znaleźć. No to, nie wiem. Ale kurde. Jest. Elo? Dobra, znalazłeś. Dobra, i robimy po ostatniej rundzie, bo dobra, ja mam pomysł dobra. Na tą ostatnią rundę. Więc ja teraz lecę dobra. Szybko tamten, ty już leć chować, ja już nie patrzę tam, co się tam dzieje. Chowaj od razu, żeby to było szybko, bo już strasznie dużo przedłużamy tutaj tym takim bieganiem i szukaniem tego, dobra. Więc szybko postaraj się jak najszybciej to schować i wrócić tu jak najszybciej. To będzie taki challenge dla ciebie, a ja postaram się to znaleźć jak najszybciej. Aczkolwiek... Staram się, ale kurde, pomysł, który... Dobra. No nawet nie widzę twojego niku, to nawet nie mogę podglądać. Jaki flop! Ale nie, dobra, ale mówię ci, że nie widzę twojego niku, więc nie wiem gdzie jesteś. Już? Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś, dobra. Szybki szpil, tutaj nic nie ma. Na posągach chyba nic. Kurczę, to palinowo jest na tyle duże, że tu jest strasznie ciężko znaleźć taką skrzynkę. Jeżeli ona jest ukryta jakoś mega dobrze, dobra, sprawdzę w Biedronce, bo myślę, że tu mogłeś to schować. Tak mi się wydaje. Oj, amigo. No dobra, czyli jednak nie do końca, amigo. Dobra, no to nie wiem. Ja powiem tak, na pewno nie posąg. Aha, dobra, czyli posąg. No, powiedziałem, na pewno nie posąg. No, czyli będzie szef shop ten. Dobra. Już się wygadałeś, ja już wiem, połączyłem kropki, jak na pewno nie posąg, to na pewno szef shop. Oj, Buson, ty to ja ci powiem. No, ty to masz łeb, że pochyciłeś to, nie, co? Nie. Chciałbyś, ale niestety nie tym razem. Nie? Tym razem to Davey Grzabka mordeczka wygrał. Kurczę, dobra, podpowiedź daj mi jakąś. Co? Posąg. Czyli jednak posąg. No to twoja podpowiedź. Dobra, ale to będzie posąg od Emilii, nie ten nasz. Na co? Bank. Tap. No ale gdzieś ty mnie trolujesz, dobra, czekaj. Nie, dobra, lecę w swój posąg. Może tu? No nie wiem, stary, ale to... Nie wiem. 10, 9, 8, no nie. 7, 6, no tu nie 5, ma! Ty mnie strolowałeś, 4, to nie było żadna podpowiedź. 3, dobra, ciebie tu w ogóle nie ma, więc to jest 2, u Emilii. 1, 0. Dobra, widzę tą skrzynkę. Posąg dobra. Do posąg. No, ale hello? Powiedziałem od Emilii, a ty... Nie. Dobra, co straciłem? Złote jabłko, które ty wygrałeś u mnie chyba, co? Tak, jesteś cwaniak, dobra. Dobra, czyli straciłem. Dobra, robimy ostatnią rundę. Ostatnia runda. Będzie ciekawa, mi się wydaje. Iść tam się schować. Ja już tutaj myślę, gdzie ci to, prawda, schować. Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak zrobię to... W jakim ty miejscu się tego nie spodziewasz? Ej, co ty podglądasz tam? Idź ten. Dobra, wiem chyba, gdzie ci to schowam. To będzie śmieszne w sumie mi się. Tak mi się wydaje, że to będzie śmieszne. Mam liczyć? Nie, no nie. Już jestem przy 10. Nie musisz liczyć. Dobra. Dobra, patrzcie, co tu się dzieje. Jak on to znajdzie, no to jesteśmy w trapapatach, mi się wydaje. Dobra. Możesz szukać, chodź już. Dobra, przyszedłeś stąd. No. No ale to nie wiem, czy to tak połączysz.
Kurde. Kaj tu jest? Kurde, a może w tym maku? Czemu tutaj tak krążysz? Ty podglądasz dalej. Nie, no jak podglądam? Dobrze. No bo nie, na pewno byś tak szybko, kurde, gdzieś dalej nie poszedł. No ale flaki mamy przecież. No niby tak, no ale... O, jest dziura! Dobra, wygrałeś, dobra. Chodź, trudno, trudno, straciłem wszystko, ale... No nie no, przechodziłeś już wtedy, już liczyłem, że tutaj nie będzie, że ty się dalej tu kręciłeś. No dobra, trudno. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.